O. Puścimy im czas i zobaczymy. Może tak, usuniemy im wszystkie odkurzacze. Wyjmij odkurzacz z kieszeni. Wow, wow. Nie to. Usuńmy im odkurzacze. I zobaczymy, jak to będzie działać bez odkurzaczy. Razem z odkurzaczami. Nie, odkurzacze są osobno. Razem z aspiracją do odkurzania. Wiejska kuchnia jest osobna i jeszcze był dodatek, znaczy no, kolekcja z, to były czasy, z ciuchami, które na przykład mają na sobie teraz. To są między innymi te ciuchy. Jak oceniam te dodatki? No szczerze mówiąc, znaczy nie są mi jakoś do szczęścia potrzebne, ale no odkurzacze to jest w sumie taki fajny myk o tyle, że dodaje tą aspirację i można się, nie wiem, pobawić tym. Na zasadzie, że daje jakąś rozgrywkę i jest śmiesznie, nie? Aczkolwiek... aczkolwiek no... To jest bardzo bardziej dla osób, które właśnie tak, nie wiem, chcą przybliżyć Simsy do życia rzeczywistego, nie? Że jest to odkurzanie, nie wiem, jakieś pranie, sprzątanie i inne rzeczy tego typu. To w sumie, no, jakiś tam efekt jest tego. Ta kuchnia w sumie jest całkiem fajna, w sensie fajnie by było, jakby zrobili w ogóle jakieś wiejskie rzeczy. Na przykład jakiś wiejski dodatek cały i... ojej, oni się tam całują, matko. Jakiś taki wiejski dodatek cały i wtedy wrzucić te wszystkie rzeczy razem. To wydaje mi się, że byłoby to trochę ciekawsze niż takie rozdrabnianie się. No a te ciuszki, no to... No ładne są, ale no szczerze to nie wiem, czy bym się na to szarpnęła, gdybym nie dostała tego dodatku. Tak. To mi się tu wszystko przesuwa. Tak, wiejskie rzeczy pewnie będą w kolejnych kolekcjach. Jesteś się całować szykuszy? Jakby dało radę ujeżdżać krowy, byłoby ciekawie. O, no to prawda. Tak, będziemy jeszcze grali Andro David w jakieś gierki na PlayStation 4. Znaczy w jakąś grę jedną w sumie. Już chyba więcej i tak nie dążymy raczej. Wiejskie życie to największe marzenie od czasów dwójki. No, coś w tym jest. Ja w trójce na przykład mam ze Stora, trochę przyspieszę ten czas w sumie. Ze Stora mam sporo wiejskich rzeczy, natomiast takiego... pełnego dodatku chyba nie było z wiejskimi rzeczami, więc w sumie by się w końcu przydał. Tak, Lawinka, ale on był w Storze, nie? I trzeba było sobie dokupić jakby samemu, nie? Ale to już był jakiś krok w stronę takich dodatków, nie? Ale ten automatyczny odkurzacz jest z psów i kotów, w sensie ten, który tutaj jest. Tak, zrobimy ankietę, Wacław Ranger, ale najpierw bym chciała zobaczyć jeszcze... O, yes! Dziękuję, pracelku, za bicy. Oh, miauczenie kota zawsze na propsie. Chciałam zobaczyć te kurzowe stworki, jeśli będziemy mieli okazję. Widzę, że pracel się zmęczył. No, aha, śpią osobno. Spoko. Tu się całują, tu chcą razem być, ale śpią osobno. Chyba się pokłócili o coś. Ciekawe, czy o ten syf. Błyszczy się ta podłoga. No, na razie to się błyszczy, bo dopiero co posprzątałam. Poza tym nowy dom mamy, więc no nie wiem, czy to się tak szybko zasyfi. Głodni są trochę. No, chyba się ogarną, nie? Nie będziemy myślał o nauce.
Przynajmniej nie kłócą się o kołdrę. Ojej, dziękuję Teo bardzo za cheerki. Na pierwszej randce nie można iść razem do łóżka, całować się już tak. O nie, jeszcze Ania jest złośliwa. Fuck. To jest jak w życiu. Normalnie jak w życiu. Też jestem złośliwa trochę. No ona jest głodna, czemu nie zrobisz nic do jedzenia? No dobra, Ania, gotuj. Jesteś zainspirowana. Rób pierogi z warzywami. Jezus, nie pamiętam w ogóle takich potraw. Zobaczymy, czy Ani się uda w wiejskiej kuchni ugotować pierogi. Tylko mamy problem, bo mamy zajęte szafki. No właśnie. Mamy problem, bo mamy zajęte szafki. Przykro mi, Brytwanko, idziesz precz. Kontynuuj pierogi z warzywami. Pika, pika jest słodki. Pancakes, twoje zdrowie. Seba! Aha, jakiś etap głosowania, masakra. Ale powiem wam, że ogólnie rzecz biorąc, to mam trochę... no właśnie ja też nie pamiętam tych pierogów. Okej, zaraz wywali to wszystko. Ogólnie powiem wam, że trochę mam ochotę, żeby pograć więcej The Sims 4 na live'ach. Tylko nie mam na to czasu. Mam trochę inne projekty na głowie. Ale może kiedyś byśmy sobie zrobili jakąś taką miniserię. Może z precelkiem. Precelek by zobaczył, jakie dziwne rzeczy się mogą dziać w Simsach. Sygnał ten pierk. Ania już zaczyna sypić. Aha, ale ona zrobiła to tylko dla siebie? A nie, już myślałam. Pierogi z warzywami. Jak to wygląda? Bardzo ciekawy sposób. Przecież ty też jesteś głodny, weź sobie tą porcję. Kotuj z Anią. Ale miałaś nie sprzątać, głupia wariatko. Idź. O Jezus, nie postaraj się o dziecko. Weź zimny prysznic, tak, ogarnij tyłek. Ty też miałeś nie sprzątać. Nie wierzę w to. Będzie trudne. Co to jest? Co to jest? Jezus Maria. Co? Głęboka więź. Aha. Mam nadzieję, że nie posprzątają tego talerza. Fajna miłośniczka sypnę, bo zmywa po sobie, no. O, widzę, że... O Jezus, ten wziął. Czemu ty zmywa? Ja wam wyrzucę ten zlew, jak nic. Mamy jeszcze... Mamy dużo zlewów. Musimy wyrzucić wszystkie zlewy, bo będą syfić przynajmniej. Dobra. Koniec, nie ma zlewu. Musicie syfić. A ja w sumie ten odkurzacz miałam wyrzucić jeszcze. Halo. Nie end. Matko, to. Ania otrzymała słuchawki, super. Do północy będziemy ich obserwować. No. Trochę też się tak obawiam, że to tak będzie wyglądać. Kto na mnie dzwoni, wypad. Ani moc miłości zmieniła. Simsy jeden dzień, nie też wkurzały ich simy, jak sprzątały. Jeszcze wpadną na pomysł, żeby pod prysznicem być. Jest taka szansa. Ciekawe, czy mogą sami siebie też zabrudzić. W sumie przestało się błyszczeć chyba. A nie, no tu się błyszczy trochę. No, to będzie trudne. Może powyjmujemy, pogotujemy masę rzeczy i wiecie. O, jakieś brownie z paczki zrobimy. Wiecie, zrobi się więcej syfu. Jezu, jakieś rzeczy tu wychodzą.
A ten pije tylko wodę. O, już syfi, bardzo dobrze. Syf, 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 syf. No, wiem, że tak, lovely kitten, ale chcemy zobaczyć brud. Także. Aha, i ona zostawiła tutaj te. A, dobra, zobaczmy, co jeszcze tu jest ciekawego. Tort hamburgerowy, makaron z serem. Onigiri! Zróbmy onigiry na przyjęcie. Ryba zawsze śmierdzi, więc... Zepsuj prysznic i umywalki. Ojej, to też nie wiem, czy to tak się uda w sumie zrobić. Już drugi poziom gotowania. Ej, się chce siku. Ej, on sprząta! Jest nienormalny. Weź gotuj jeszcze. Zróbmy fasolkę po bretońsku. Już więcej niż jednej nie mogę zrobić? Aha, zostawiła to na ogniu, zaraz się spali. Precel wodocholik. Aha, i to ona tak zostawiła. Aha, może dlatego, że szafki nie mam. Ej, co się stało z tym? Co się stało z tym, co tu leżało? Z tymi pierogami? Ktoś zauważył? Ej, bo serio to jest... Gdzie to zniknęło? Jak oni to posprzątali? Chcę pokazać z dobrej strony sprzątania, nadal coś nie pasuje. O, zawodowa brudaska. Bardzo dobrze. Co ty idziesz? Chcesz to zjeść? Jesteś głupia. Nie jedz tego. Aha, i on też chce to zjeść. Świetny plan. Ale gdzie to znika w ogóle? On to zostawił na stole, a ty... Wyparował. Precel wziął i powrzucał do kosza na zewnątrz. O nie! Mamy kosz na zewnątrz. Można go wyrzucić? O, bardzo dobrze. Aha, bo my szafki nie mamy. Nie ty. Ty, kontynuuj. Boże, nie jedz tego, precel, to jest zepsute. Sprawdź poziom zakurzenia, o. Cześć, Kuba. Okej. To piętro jest czyste, błyszczące otoczenie zapewnia się mu skupienie. O Boże, to będzie trwało 5 lat. Nie jedz tego. Aha, nie mam... Jezu. Gdzie ty idziesz? Baw się w deszczu, no serio? Zostaw to na podłodze i... kotuj. Cześć, Maja! No to zeżar w końcu. Trzeci poziom gotowania. Idę czytać książki. Wywaliłaś miskę z płynem na szafkę. Oczywiście w animacji wylewania nie tak z Upater czy Antarktydy. Tak, co się będziemy przejmować. A tu mają kosza jeszcze! Patafiany chodzące. Boże drogi, ja im tu wszystko muszę wyrzucać. Już brak nam szafek, może to przeniosę tutaj. O, mogę chleb upiec. Peter się wziął za lekturę. Powy facet, dasz mu kiełbasę zamrożoną 10 lat temu i smażoną na nową, to i tak zeżre. Ojeju. O Boże.
No ja dawno nie grałam w Sims 4 w sumie. Piecu, piecu, piecu. I mamy chlebek. Weź, może zgrubniesz. No i też nie pamiętam, żeby chleb był w Simsach 4. Jaki ładnie w ogóle zapakowany, patrzcie. Jak ciekawie to wygląda. Dobra, zostawmy go gdzieś tutaj na przykład. O, może wykwintny posiłek. Kolacja z indykiem. Chcę kolację z indykiem. Simsy są na telefon? Wiesz co? Jakieś kiedyś były, ale nie pamiętam, czy nadal są. Już lata. Jaki zacieszona. Ona jest dziwna. No, ale wiecie. To jak ja. O, już zabrudziłam szafkę. O matko, co ona robi z tym indykiem? Jakieś kosmiczne rzeczy. Coś lewitującego było tam. Czemu jakieś ludzie dziwni mnie zapraszają? Łomatko! Dobra, czwarty poziom gotowania. Tak, są The Sims Mobile, no, no. O, coś tam się zaliczam. Aha, obiekty w łazience się zabrudziły jakieś. Nie mam pojęcia jakie. No dobra, indyk postawimy tutaj. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Kolacja z szynką. Mama, mogę kanapkę z kotletem? Weź tę nową pachnącą szynkę. Kotletę zamroziłam dla ojca, jak przyjedzie na urlop za miesiąc. O Jezu, masakra. Ja lubię świeże rzeczy bardzo. Trochę mnie denerwuje, jak muszę jeść coś starszego. Ogólnie. Brudne, nieprzyjemne otoczenie. Ale przecież lubisz brud. O co ci chodzi? Ciekawe, czy jak tak będę jeść, to w końcu zgrubnę. No tak, na razie to na to się nie zapowiada. Tu postawimy. O, woda. Twoje zdrowie, Kuba. Jak rozstarajcie się o dzieci. Oh my goodness. Przyrząd wystawny, o Jezu. Aha, wykwintne ciasta się pojawiły, jakaś. Ej, bo to jest co innego w ogóle. To był wystawny. Aha, ja zrobiłam co innego w ogóle. Wykwintny posiłek, a wystawny to jest co innego. Robimy biało-czarne ciasto. Dosłownie nie ruszę bułki kajzerki, która jest wczorajsza, bo ona już dla mnie za twarda. No właśnie, też mam ten problem. W miarę muszę na świeżo to jest. Jak się zaraz coś nie zakurzy. Gdy ty jesteś głodny, też jedz sobie ciasto. Wiecie co, może ja ten prysznic też sprzedam? I sprawdzimy poziom zakurzenia. No, dobrej nocy, Karo. Jest czyste! Nie, to będzie trwało wieki, wiecie? No, on całe piętro... To będzie dużo dłużej trwało, niż mi się wydaje. Od samego zabrudzenia naczyniami to jeszcze nic się nie dzieje. Tak mi się wydaje. Miksturę ziołową. Co? Preferencje dotyczące sztućców?
Lakierowane pałeczki drewniane, pałeczki plastikowe, pałeczki stalowe, pałeczki z surowego drewna. Preferuj widelce. Wow, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Zatrudnij obsługę. Aha, bo te mikstury to się z czegoś robiło. Ja pikole. Widzę, że poszliście spać. Cześć, Kosin Kosiński. O nie, jeszcze ten głupi Vlad tu przychodzi. Coś wiem, co jest nieświeże, ale po prostu niedobre, zbieram się na wymioty. O nie, współczuję Aleksa bardzo. Co, jak schabowego z ziemniakami wcinają pałeczkami? Nie no, można by było tak zrobić. To nie jest takie ten skomplikowane. Tylko by trzeba było pokroić wcześniej. Oczywiście, że mnie zażarł. Głupek jeden. Jak się użyje kodu, to można było dzięki temu kodowi pobrudzić przedmiot. O, to nawet nie wiedziałam, że można w ten sposób pobrudzić. No głupia! Przestań czyścić. Jezus Maria. O, co ona ma? Paskudne otoczenie. Ale czemu ona jest nieszczęśliwa z tego powodu? Nie rozumiem. Nie rozumiem tych simów. Wyłącz mnie już, ja nigdy się... Mnie to wamp denerwował. No, też mnie denerwuje, że nie... Bo chyba nie da się go wyłączyć w żaden sposób, nie? Żeby on nie przychodził. To jest frustrujące. I co, w końcu zrobił się ten poziom zakurzenia, czy nie? Nie, dalej jest czysto według nich. O, ona już taka brudna! Co? Nie idziesz czyścić tej głupiej szafki! To jest makaron z serem w ogóle do zrobienia. Ty chcesz siku przecież. Da się cały dodatek wyłączyć. Aha, no w ten sposób. Ale ja bym chciała rzeczów używać z... O, 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 o! Jest! Królik z kurzu! Jakie przyjazne, jakie urocze, a ile w nich kurzu. Mogą ci pomóc w znalezieniu par simuleonów pod kanapą. Niestety ucierpi na tym porządek w twoim domu. Yeah! Udało się! Fuller, twoje zdrowie. Może, Lawinka, ale moim zdaniem, skoro ma tą aspirację, to powinna być szczęśliwa. Króliczek z kurzu! Jej! Nie czyść z tej szafki. Nadepnij. Nakarm kurzem. Poproś o koszt. Zaprzyjaźnij się! To ten królik z kurzu nie zaprzyjaźni się z tobą, nie jest dość szczęśliwy. Może zmieni się to, gdy go pogłaszczesz i nakarmisz kurzem. Królik z kurzu nie da się pogłaskać, nie jest dość szczęśliwy. Może się rozweseli, gdy nakarmisz go kurzem. Tak, nakarm go kurzem. Chcę to zobaczyć. On się rusza! Drugi mnożymy. Ja, kosmos! Jakie to urocze! Tak, kurzy, to jest porąbane! Ale nie mogę go... Mogę go nazwać. Gryzak. Nazwijmy go Zdisio. Czekałam na króliki gady w The Sims 4, ale tego się nie spodziewałam. No ja też nie. No nie mogę go ten... Poproś o poszukanie kosztowności. Jak on się tu wcina? Ej, i znalazł mi coś. Jakieś 30 simulanów. Wspaniałe znalezisko, Ania otrzymała fajny prezent od swojego kurzego przyjaciela. Kurzego.
Wow, dostałam magiczną fasolkę. Jaki kosmos. Ale nie mogę go pogłaskać. No co za lipa. Dziękuję, Bartek! Masz żrejkusz. Dziękuję za donata. Myślałam, że szczypek. Nie, bo nie ma jednak tych szczypkowych. Przestań sprzątać, głupia wariatko. Idź. Oglądaj film. O, znowu go mogę nakarmić kurzem. Nakarm go jeszcze. No, Bartek sypie dzisiaj. Co tego króliczka, no. Super słodki. Jezu, uwielbiam go. Teraz go mogę pogłaskać. Wow! Jakie to jest cute! Boże, przytulanie się do kurzu! O, matko. Tak, chcę zapisać z rzut ekranu. Jeszcze te oczka muszę. O, oczka są z guzików chyba. Mam nadzieję, że to się zapisuje, bo nie wiem, czy to to raczej zachęci ludzi do bałaganu. No, chyba tak. Chociaż podobno stworki jakieś od czystości też są. Ale pewności nie mam. Zastanówmy się, w jaką stronę poszły Simsy i co jest nie tak. Kiedy zakurzenie domu wejdzie za mocno. O Boże. Pogłasz jeszcze. No, aha, już nie mogę. Co ty robisz? Nie sprzątaj tej głupiej szafki. Idź, czytaj książki. Jak ją złowić, na przykład. A ty oglądaj Poli, Simi i coś tam. Bo on podczas odbierania bonusu mi się popsuł i nie chce się naprawić. Ciekawe, czy są inne zwierzaki też. No, ciekawe. Czy jest tylko króliczek? O, znowu nakarm kurzem. Tam za sprzątanie. O nie, lawinka. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł tak do końca. No czemu on sprząta tą głupią szafkę? Idź spać. Jej! Jak ona go mizia. Zaprzyjaźnij się. Chcę zobaczyć, jak się wygląda zaprzyjaźnienie z króliczkiem. Aha, tak samo jak głaskanie. I co, mam go w kontaktach teraz? Czy ja mam tego królika w kontaktach? Nie. Anna zaprzyjaźniła się z królikiem kurzu. Sprawiła, że włochaty towarzysz poczuł się mile widziany w jej domu, co zmieniło jego zachowanie. Ten królik z kurzu może teraz przetrwać nawet w najczystszym otoczeniu i nie zostanie zniszczony podczas sprzątania domu. Zostanie tu już na dobre. O! Zaprzyjaźnione króliki z kurzu pokazują swoje uznanie, znajdując rzadkie przedmioty, a czasem potrafią nawet wyszukać spore sterty simoleonów. Ej, to jest fajne! Ej, to mi się podoba. A w takim razie jak wygląda na depni? Trochę się boję. Jakby reagowali alergicy na coś takiego kurzowego królika. Aha. Dobra, bo będziemy powoli tak kończyć z tymi Simsami w takim razie, skoro już zobaczyliśmy mniej więcej większość rzeczy. Chcę zobaczyć, jak to na depni wygląda. Trochę się boję, że go zniszczę, no ale trudno. No, zniszczyłam go. Czyli królika można się pozbyć. Wow, ile... Patrzcie, ej, tu jest kurz. Sprawdź poziom zakurzenia. Ooh, goodness me.
Poproszę pomoc przy sprzątaniu. To piętro jest zakurzone. Widać, że ktoś tu mieszka, jest przytulnie. Simowie będą szybciej rozwijać swoje relacje i chętnie zabiorą się za sprzątanie. Jeśli jednak Simowie nie posprzątają, to piętro stanie się zabrudzone. No, przepraszam. Myślałam, że nie da się go zniszczyć już całkowicie i on do końca życia będzie siedział po prostu w tym domu, ale jednak nadepnięcie sprawia, że one znikają. Przynajmniej to sprawdziliśmy. Poza tym słodkim królikiem coś mnie ominęło. Odkurzanie, ciuchy, wiejska kuchnia, nie wiem. Nie wiem, od jak dawna cię nie ma. Tak, zdeptała mi koniec. Dobra, to w takim razie wychodzimy, zapiszemy to. Moje zapisy z tej gry dotyczą głównie dodatków. Wyjdź z gry. Proces sobie śpi. No, biedny Zdzisio. Umarnął. Okej, to by było na tyle z Simsów.